Także udało mi się dostać w końcu do tego Anno. Jest troszkę późna godzinka, ale zagramy sobie i w niedzielę będziemy to kontynuować na pewno. Walić Anthema będziemy grali w to. No dobra, może trochę nie fajnie, ale nie, no serio. Odpaliłem Anthema dzisiaj, były takie problemy, że normalnie się wkurzyłem. O co tu chodzi? Tips how to play, you can still disable this later. Explore the game on your own. Ok. Jedziemy na ryzyku. Dobra, choose a portrait. To jest bardziej strategia ekonomiczna, z tego co wiem, nie? Tylko nie wiem, jak to wygląda. Okej, okay, to są do odblokowania. Weźmy sobie jakiegoś takiego typka podobnego do mnie. Czyli zarostem. Raczej, ona ta raczej nie jest podobna do mnie. No dobra, nie ma tutaj typka podobnego do mnie. Ale weźmiemy sobie tego. Taki klasyczny ziomek. Okej, okay, możemy wybrać logo, a chociaż to bardziej powinno być nazwane herbem. Lilie? Nie, to były lilie? Czy co to było? Nie pamiętam, to Francja zawsze miała kwiat czegoś tam. Nie chcę teraz walnąć jakieś gafy, nie pamiętam dokładnie. Piraci! Nie, dobra, tak troszkę francusku, po francusku, o, jeszcze niebieska ta flaga. Już całkiem, nie? Ekonomia, korona, czachy. Jest troszkę tych, o, weźmy sobie takie coś, może na fioletowym tle, okej. Okay. Continue. Player name. Oczywiście, że... Mogę zmienić? Mogę. Oczywiście, że Hickley. I'm Hickley. Continue. Normal, doświadczony albo ekspert. Wezmę normale, bo jeszcze nie mam pojęcia, o co chodzi. Mam jakiś start capital. Tutaj naprawdę jest różnica między tym poziomami trudności. Large world and islands. Large world and islands. Small world and islands. Okej. Okay. No to akurat jest takie średnie. No chociaż to pewnie też jest ważne. Jak duży jest świat, nie? No construction reference for building location. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Tak tylko czytałem, udawałem, że coś wiem. Okej. Okay. Jeśli mogę, chciałbym tylko podziękować Patrykowi, mojemu moderatorowi, który mi załatwił dostęp do bety. Kurde, czuję się jak prawdziwy streamer już normalnie. Załatwiacie mi dostępy do bety. Albo mówicie ewentualnie, jak tam się zapisać. Ping 999, no dobra, nieźle. Okej. Okay. Mogę AWS desterować? Nie mogę AWS desterować. Fuck. Muszę tymi. Słyszałem, że F... Nie, dobra, nie będę kombinować. Dobra. Fuck. Leci czas? Leci. Można pauzować czas? Nie można. Dobra, bo ja nie mam pojęcia, co ja tu robię. Mamy port. Przypomina mi to trochę Port Royal. To jest jakiś flagship mój. Prawdopodobnie handlowy. Jakiś tam działo ma. To jest komin. Tutaj ma działa. Jakby ktoś nie zauważył. Mamy drogę. Marketplace. A place that provides you. Of daily life. Farmer residence. Small warehouse. Jakieś budynki. Mieszkalne. Farmer residence. Dirt. Nie. Budynki mieszkalne. Timber. Czyli co? Lumber. A tu mamy... Są... Aha, dobra. Mamy coś takiego. Takie, dobra, najpierw jakąś farmer residence, bo podejrzewam, że oni tu będą mieszkać wtedy. Aha, residence live here, właśnie. Kurde. Ja czasami jakoś głupio mogę coś przeczytać, więc... bez uśmieszków tam proszę. Dobra, i tutaj mamy... Ale to fajnie płot robi, nie? Pokazuję. Dobra. Tutaj polecimy prostą dróżkę. Od początku nie powinny być prawdopodobnie domki, przynajmniej tak mi się kojarzy, przy samym porcie. Nie mam pojęcia, czy dobrze mówię, ale coś takiego zrobimy. I rozbuduję się w tą stronę. Dobra. Rezydencja. Postawmy dwie rezydencje. Okej. Okay. Marketplace jest pewnie dosyć ważną rzeczą, ale nie jestem pewny, czy to od razu warto kupować. Your inheritance with all the necessary of daily life. Nie, no myślę, że to jest ważna rzecz. Myślę, że to jest ważna rzecz. Mieć takie coś.
marketplace'a. No i cóż, skoro już jesteśmy przy tym, to trzeba też jakieś tu wycinki robić, nie? Dobra. Czy do tego jest potrzebna droga? To by mnie ciekawiło. 99% drewna. Tak sobie zrobimy. Tu jest potrzebna droga? Chyba jest potrzebna. Okej. Okay. Dobra. Mam mój okręt. Co ja mogę robić tutaj nim? Czy ustawiam jakąś handlową to trasę, czy coś? Bo ja mam, że mam doświadczenie ewentualnie z Port Royalów, ale to całkiem inna gra. Tu ja widzę, że to jest wszystko co innego. Upgrade, można zniszczyć, kopiować, relocate'ować. Nie wiem, co tu się robi. Na razie się gdzieś przepłyniemy. Jest coś takiego jak... Chciałbym coś takiego... O właśnie, shiftem się robi. Żeby wyznaczyć trasę, prawda? Tak, zróbmy. Dobra. Mamy drewno w tym. 3 na 10. Mamy już 6. No na minusie hajsik. Dobra, ja płynę, bo nie podejrzewam, że muszę kogoś znaleźć po prostu. Trzeba z kimś zacząć handlować, prawda? Pewnie. Flagship. Poprawcie mnie, jeśli coś zrobię. I kurde, stracimy statek, który będzie bardzo ważny. Są zadowoleni dosyć, ale co z tego? Okej, mamy jakieś wyspy, już widzę. Przepłyniemy się w takim razie tam. Nauczyłem się w strategiach w ogóle na AWSD, żeby sobie przesuwać. Dobra. Trzeba było jeszcze na deseczki to później ciąć, nie? 15 minut... 45, 30 minut... Nie wiem, o co w tym chodzi. Bo oni chyba stamtąd będą dostarczać po prostu, więc nie powinno być tutaj zbyt dużo, prawda? Gdzie są moje surowce jakieś? Manborn... Czy ja mam tylko w hajsie surowce? Tak to wygląda? Game saved. Game saved, okej. Okay. Dobra, postawię to jeszcze na deseczki, no nie wiem, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Gdzie jest mój flagship? Chodź tu. O kurde, się ktoś już tu rozbudował ładnie. Is it duty that brings you here, or pleasure? Mam jakiś Princess Queen. Mam olej. Aha, ona coś do mnie gada w ogóle. Dobra, ja nie będę tam podpływać. W razie co chyba możemy się kontaktować normalnie, jakoś mailowo. Nie będę musiał do nich, kurde, podpływać chyba. W ogóle ja powinienem się tu bardziej rozszerzyć, nie? No tu mam jakieś surowce. Glina. Olej? Smoła? W sensie? Pewnie. Zwierzęta mamy? Jest drewno? Wysepka ładna. Całkiem. Gdzie jest mój flagship? Chodź, tutaj się przepłyń teraz. Tutaj jest kamieniołom chyba. No, dokładnie. Build mine. Workers. Balance. Mam balans na minusie, ale nie mam pojęcia dlaczego i jak to się w ogóle naprawić. Idle ships on trade. Nie, dobra. All ships, idle ships on trade. Farmers. Na razie tylko dla farmerów mam rzeczy. Przydałby mi się ktoś, kto grał już w Anno. Ale poradzimy sobie. Bo ja nie mam pojęcia, co ja mam robić w tej grze w ogóle. Przyznaję to szczerze. Okej, okay. Spotkaliśmy kogoś? Berylmara. To jest twoja wyspa, tak? Chyba tak, to jest chyba jej wyspa. Dobra. O co chodzi?
This is the way the farmers ride, hobbledy-hoy, hobbledy-hoy. This is the way the farmers ride, hobbledy-hobbledy-hoy. Ej! Okej, okay, a co, brakuje robotników, czy co? No to już schodzą się do miasta powoli. No postawmy może jeszcze jedno, farmer. Niech będzie. Flagship. Zobaczmy, co oni tu mają. Mają dużo chat, mają marketplace. Mają jakieś trzy marketplace w ogóle. Sklej. Aha, oni w ogóle mają. To mają farmy właśnie. Nie wiem czegoś takiego. Chyba, że muszę coś osiągnąć. Może najpierw. Mam wszystko wybudowane. Co mogłem wybudować? Chyba, że potrzebuję zwiększyć może jeszcze jakoś zasoby ludzkie. Okej, okay, czekajcie. Nie. Tu. Jest mine. Wybudujmy się w takim razie w tą stronę. Mam takie lasy, że mogę wycinkę normalnie robić cały czas. I tu zaczniemy budować workerów naszych workerów, farmerów. I nie wiem, czy teraz ta rezydencja, ten marketplace w tym miejscu będzie odpowiedni. Czy tutaj nie powinien być drugi. Ale na razie drugiego nie będę stawiać, nie? Gdzie jest mój szyb? Chodź tutaj. Rozwiedzaj troszkę. Beta building transmission game. Cement mi potrzebny? Drewno idzie w dół. Wszystko inne w miarę umiarkowane. A, bo oni kłody transportują tutaj. Dobra. Domki tu mam budowę, ale tu są niezadowoleni, a dlaczego? Residence living. What the fuck? Boże, dobrze, że nie ma tu marketplace'a. Zaryzykuję i walnę. Nie mam pojęcia, czy ja w ogóle dobrze robię. Nie ma jakichś innych budynków? I tak mało tego wszystkiego. Next level. Muszę mieć 150 farmerów, żeby wybić poziom. Tak. Trochę sporo. Dobra, czyli marketplace jest jednak im potrzebny do życia. Troszkę zrąbałem, że mam teraz dwa marketplace'y niepotrzebnie chyba. Zrobimy takie coś. New building. O właśnie, o to mi chodziło. Czyli potrzebuję farmerów przede wszystkim. Teraz już wiem. Mam balans na minusie, ale mam nadzieję, że później to ogarnę.
flagship ready for orders. 10 dział mam. Okej, oni tutaj pracują sobie. Wszystko fajnie. Tylko teraz tak, fishery mogę postawić. Powiedzcie mi tylko, jak to fishery działa. Tu są rybki. Chyba najlepsze miejsce to jest tutaj, nie? Jak mi się wydaje. Okej. Ej, co jest? Jeszcze troszkę. Może tak zrobię po prostu. O, właśnie. To będzie chyba dobry pomysł. Attention for the admiral. No warehouse in reach. Warehouse'a potrzebujecie? Aha, magazyn. No właśnie. Ja nie mam żadnego magazynu. To też ciekawa sprawa. Tutaj sobie postawimy w takim razie. No właśnie. Bo ci to też co robią z tym drewnem? Sprzedajecie je od razu? To jest Lonely Cramps. Czyli można tutaj podpłynąć sobie statkiem, na przykład flagshipem, i załadować na niego towary, tak? Tak, można. Jednak wolałbym, żebyście oddawali drewno. Okej, wylicz. No i dobra. I o to chodziło właśnie. To było ważne. Workloads będę potrzebować. Najpierw potrzebuję ship farm. Ship farm. Farmy oczywiście będą gdzieś tutaj. Ship farms. Dobrze. To jest potato farm i można robić coś takiego, ale warto by było zainwestować w ubrania. Okej. Produkcją ubrania zajmiecie się może w tym miejscu. Ubrania produkować będziecie tutaj. Missing farm. Fields. A farm? We know fields. Pick fresh this morning by yours truly. Jak? Ale to skąd ja mam wam wziąć? Farm fields. Coś mogę tu wybrać im? O właśnie, o to chodzi, tak? Dobra, tak to sobie zróbcie. Dobra, 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 wyluzujcie. A wy co teraz macie? Missing gods. Aha, ale to dobra, bo to nie ma jeszcze wełny, ale będzie. Ja szybko chyba postawałem. Można jeszcze w alkohol pójść. Nie wiem, czy warto tutaj we wszystko pójść? Czy to nie ma sensu, takie coś? Flagship awaiting instructions. Jaki balans mam na minusie, serio. I co, tracę cały czas hajs? Okej, okay, no ale zobaczmy to, bo tu są niepełne chaty ciągle. Co to się stało? Z takiego nic, ja potrzebuję ubrań przede wszystkim. Więc spoko. Okay.
Sorry. This is low as Thank you. Idealnie wyszło, nie? Okej. Okay. Mamy miałe miasteczko już. Tam pracujecie? Okej. Okay. Cieszy mnie to. I magazyn. Put you back on dry land. Ryby rosną, drewno spada. Zastanawiam się, czy to szybciej pracuje, czy to. You're tired than not. Never. Cultivation area za mało. No tak, bo ja postawiłem to w takim miejscu, że teraz już nie bardzo pasuje, nie? 82% ma. We all like a nap in the orchard. Co? To gdzieś tu postawię w ogóle. Okej. Okay. Build mine. Flagship ready for orders. No i jakoś sobie tu żyją, nie? Marketplace. Są ubrania, potrzebujecie jeszcze tego, tak? Sznapsa potrzebujecie. Dobra, potato farmy trzeba było zrobić. Potato farmy zrobimy sobie w tym miejscu. No bo nie, niech będą tutaj. Przy tartaczku. Nie wiem, gdzie tu można te potato farmy zrobić. Może dajmy tu. Okej. Okay. Czy mam pole? Muszę tak, bo mam też muszę... O kurde, jakie malutkie. Okej. Okay. Ja tu mam dosyć spory teren, przeznaczę na to. Uhuhu. Już zrobiłem na maksa? Nie, jeszcze troszkę możecie mieć. No właśnie. 72 jest max. Dobra. Róbcie troszkę potatoów. Branka rosną, drewno spada cały czas. Game saved. Game saved. Teraz ziemniaczki jeszcze będą rosły. 72, no tak nierówno mi to wyszło. Myślałem, że tutaj dociągnę to jeszcze do końca. Nowe budynki. Fire station. Na pewno będzie niedługo potrzebne. Pub. Pub się... Pub... znaczy na pub. No, na pewno się przyda. Gdzieś tu na pewno się przyda. Może nawet tu bym postawił. Próbę. To jest miejsce. Przy owcach nie będą kurde spędzali czasu wolnego, nie? Tutaj takie miasteczko bardziej chciałem zrobić. Tutaj mieszkalną taką strefę. Ale chyba tutaj zrobimy ten. Przy mieszkalnej strefie takie puby i inne rzeczy, nie? Okej. Okay. I pub. Okej, okay, balans mi w końcu spada troszkę. Znaczy spada, rośnie. Już nie będzie tak na minusie bardzo. Ja cały czas tracę hajs, czy... Tracę, na pewno tracę. Dobra, skoro ziemniaki już rosną prawdopodobnie. To wygląda, rosną. To można już inwestować w sznapsika. Odlewnie sznapsika. Wiesz, na psika zrobimy gdzieś... No nie przy owcach. Nie przy owcach. A tutaj zrobimy. Nie jest tak blisko tych owiec, ale mają blisko do magazynu przynajmniej. Co tam moi kurde wrogowie robią? Czy to chyba nie są wrogowie? Inne państwa po prostu. No, mają wszystkie latarnie morskie.
Dyplomację muszę jakoś wejść. Westbrook. Game saved. Jak się wchodzi w dyplomację tutaj? Nic nie widzę. Roads diplomacji, okej. Military economy. History. Będzie nie ma... O, właśnie. Actions. Treaties. Flutter. Other party. Offer gift. Ask for quest. Próbujmy Flutter. I am transported home to Blossom and Narcissus. Okej. Jakiś questik? Photography quest. Okej, a o co chodzi? O co chodzi w photography questie? Take photo. A sailing ship. Okej. Nie spodziewałem się takiego questa. Myślałem, że to będzie bardziej coś wybuduj, coś przywieź i tak dalej. Sailing ships. Dawaj. Sailinguj. Ła. Take photo. Retake photo, submit photo. From decay, you sprout a blush of lotus. Ej, fuck. Wróciła mi się kamera. Jak poprawić teraz kamerę? Obrócić. No nie. Fuck. Nie wiem. Nie lubię czegoś takiego. O, jest, dobra, znalazłem. I jak się obróci w strategii kamera, to ja już nie wiem, gdzie jestem, nie? Tartak tutaj później usunę. W ogóle to nie pasuje. Dobra, jak to wygląda? Coś takiego. Drewno, cały czas mało mamy drewna. Fire station jeszcze muszę mieć. Jak gdzieś mi pożar walnie, to będzie lipa. Koło magazynu bym postawił. Fire station. Ale w ten sposób. O. Przy okazji obracania się nauczyłem się też obracać budynki. Dobra. Co się tam dzieje? Baba mi kurde żyga. Teraz mamy problem z drewnem. Produkcja chyba nie jest taka zła. Trzeba się zapuścić w las bardziej. 100% produkcja. Okej. W taki sposób. W takim razie w taki sposób. Land balance minus 2. Jak to, to wygląda? Work condition. To nie macie gdzie pracować, czy co? O co tu chodzi? Upgrade residence. Można upgrade'ować rezydencję. Sausage oni chcą. Bread, skull. Mydło. To już nie są wieśniaki, kurde. Tak to wygląda. Sausage jest na tym. Island storage 0. Fuck. No to, ale ja sausage'a to wam jeszcze nic nie... O, jest tutaj. O, właśnie. Sausage ze świnek. Nie mam świnek. W tym problem, że nie mam świn... A nie, bo to trzeba postawić. Dobra. Rozumiem. Świnki koło owiec mogą gdzieś tu stać. Nic nie powinno przeszkadzać. 5 pól. 2, 3, 4. Co tu się odwala? 4 i 5. Jedne będą koło owieczek. Chyba nie przeszkadza. Tu jest coś do statków. I sausage od razu by się przydało, nie?
Coś mi już brakuje. Nie wiem co. We need more farmhands. We're taking every care. Workforce. A co, ja mam za mało tych? Śniaków? Nie ma, spoko. Rozbudujemy w takim razie. Bo tak to wygląda, nie? Farmer Residence. Dokładnie. A tu co jest znowu? No warehouse in range. Dobra, czyli muszę drugiego postawić. There be potholes, so watch out. No niech tu stoi w takim razie. Macie 96 dostępnego terenu i pokazuje, że... What? Jakieś dziwne to. Kurde, co tu się dzieje? No, I'm in a bit of fun, a bit of filth. Keeps the oil lit when works wind your wick. Więcej ludzi potrzebujecie? Jeszcze? Spoko, ogarniemy wam ludzi. Kurde, co ja wciskam? To będzie tak. Game saved. Game saved. Okay. My basket is flowing over. Nie wiem, czy to dobrze, że nawalam tyle wieśniaków. Ale niech będzie, jak narzekają, że im się tam brakuje. Niech będzie w takim razie. One te się rozbudowują, czy tylko ja? Rozbudowują się, fuck. Trzeba się śpieszyć. W takim razie czas na diplomation naszą koleżaneczką. Pogadajmy o czymś. Zapytajmy o kłościka. Co? Dobra, bo ja dopiero się dowiem, jaki to jest quest, jak wejdę tutaj. Take a picture of sailing ships. Znowu? No, jest jakaś dziwna. Pstryk. Masz. Okej. Jaki hajs z tego mam w ogóle? Mogę ci pstrykać tych zdjęć, ile chcesz, jak tak będziesz płacić. Zobaczmy. 58 reputacji już nie mam. Olepimy Flutter. Editor. Co to mamy? Happiness and light. Minus 5%. Anything actually in my our broadsheet. Dobra. Publikuj. Fajne to jest w sumie. O jakiejś o gazecie możemy decydować. Okej. Dobra. Idziemy sobie w magazyn. Świnki mają produkcję. Pimberek jest produkcja. Drewno spada. Drewno rośnie, ale deski spadają w końcu. Więc robimy teraz na deseczki.
Ale najlepiej będzie, jak postawię to chyba tutaj właśnie. W tym miejscu. Okej. Okay. Jak to ustawić? What? Jak ustawić, żeby to jechało tutaj od razu? Nie wiem. Dobra, może oni sami będą się domyślać i to ogarną. Okej. No i ładne się osiedle nam już tam robi. Idę podglądać, co inni robią, bo nie wiem. Podobne osiedla robią, takie bardziej schematyczne. Mam bardziej... bardziej takie dobudówki z reguły. Tak jakby się ludzie normalnie budowali. Ej, ale te chaty też całkiem spoko wyglądają. Można je powoli upgrade'ować też, nie? Też powinienem bardziej te środki upgrade'ować. Można postawić jakiś park niby. Dobra, workers. Potrzebuję na sausage, żeby robić, ale nie mogę tutaj. Co ciekawe. Coś mi jest potrzebne pewnie do tego. Cegły. Aha. Clay pit. Ja mam clay dopiero tutaj. Nie mam gdzie indziej? Nie, tylko tam. O, tu jest jeden, dobra. Udało mi się jeden znaleźć. Co to jest? A, to jest ten, droga taka brukowana chyba. Nie? Okay. Nie tak. Dobra, tak niech będzie. Okej. Okay. Jakoś to idzie. Weźcie mi to, schowajcie. Game saved. A, tutaj mamy drewno. Bricks, steel beams. Bricks. Dobra. Czy każdy magazyn ma osobno? Nie, wszystko jest po tak samo zrobione. Okej. Okay. A jakby postawił jeszcze jeden klej tam aż. Okej. Kurde, muszę aż stąd prowadzić. Nie da się tak. Okej. Dobra. Okej. Ważne, że jest droga połączona, prawda? To się powinno wam liczyć. Aha, no dobra. Czyli dalej już nie mogę stawiać od tego. Ale to nie szkodzi. Bo zrobimy takie coś. A, i tutaj zrobimy magazyn. No na to, że tutaj dosyć dużo rzeczy jeszcze będzie, nie? Olej na pewno później będzie potrzebny. Tu jeszcze jest iron. Iron, a tutaj? Copper. Limestone. Iron, aha, kurde, to jeszcze różne kopalnie są. Też trzeba uważać na to. Minus 80. Ale minus 80, że mi brakuje, czy co? Bo ja nie rozumiem. Clay pit. Nie wiem, o co w tym chodzi. You have... Czekajcie, postawię jeden i zobaczę, co się stanie. Teraz może tu. Przećwiczmy to.
Dobra. Czy mogę już produkować cegły? Już powoli mogę. Cegielnię postawimy tutaj. Dobra. Co to jest? Trade Union. Ha. Aha. Get some rest. It's going to be a long voyage. Ciekawe. Minus 105, dobra, czyli co mam nie budować? Employed, provide. Island balance minus 105, dobra, czyli mam za dużo ich w takim razie. Tak? So I says, keep your feet in health or you can't work and your six little mouths will go hungry. Workersów potrzeba więcej, nie? Troszkę ulepszymy. Workerów potrzeba w mieście więcej. Spoko. Mam za dużo farmerów. Dobra, pogubiłem się tutaj, ale spoko, zaraz ogarniemy. Spojrzałem, że obok jest liczba farmerów. Myślałem, że to wszyscy są w ogóle moi ludzie. To tak wygląda. Zaraz będzie spoko. Jak ludziom się podoba. Sasycz koniecznie chcą. Kiełbaski. Więcej drewna. Need more wood. Czy wynosicie to drewno ręcznie? Orli? Dobra, tu wynoszą. Super. Super, bo już do tego tartaku wszystko jeździ. Z wycinka, tu jest tartaczek. Wszystko ładnie chodzi, nie? Tak jak powinno. Czy ja mogę burzyć? Ja bym to zburzył. Niepotrzebnie to utrzymuje. Game saved. Game saved. Fire station. Fire station tutaj działa, ale tu będę potrzebować drugiego w takim razie. Ja bardziej tutaj bym potrzebował fire station. No to jest niebezpiecznie bardzo. W takim zamieszczeniu gęstym, nie? Zamieszkanie. Zamieszkanie? Zagęszczeniu? Ludności, może zagęszczenie ludności. Tak powinien chyba powiedzieć. Okay. Dawać drewna. Fajnie jest tak w sumie poznawać taką gierkę, nie? Ona jest dosyć znaną serią. Fire Station też masz. Tu jest pub. Czy jakiś park tu też zrobiony? Ciekawe. Drugi Fire Station, z drugiej strony dwa puby masz, widzę. Okej. Okay. Dobra. Miało być zadanko. Chyba coś tu nie zadziała. Dobra, a kościk? Co tam masz w takim razie? Take a picture of sailing. O, oczywiście. Kobita. O, mnie machnęło. Zrobię taki piękny. O. Styknie? Byś miała troszkę inne tym razem. Bo zaraz znowu coś na minusie dostanę. 13 tysięcy za zdjęcie. To się opłaca. Mogę ci pstrykać takich zdjęć, ile chcesz. Twoim tym fotografem. Drewno jest już? Jest. Okej. Okay. Okej. Okay. I okej, w końcu mamy na plusie workerów. God damn it. Dobra. Co ciekawe, to już mi zaczyna brakować. Farmerów i workerów. Chyba, że jeszcze nie wszyscy się prowadzili.
A dobra, bo oni po 20 mogą. Dobra, to oni się będą wprowadzać jednak. Ale farmerów można postawić jeszcze. Jedną rezydencję farmerską. Okej, to tutaj idzie, idzie. Drewno w dół jak zwykle. Ziemniaczki w dół. Za mało ziemniaczków. Mogę więcej pól? Nie mogę. No dobra, także poradzimy z, i z tym sobie jakoś. Postawimy obok drugą farmę ziemniaczków. Jeszcze dużo? Okej. Okay. Ogarniemy tutaj całe. I tu będziecie szli. I wyrównacie się chociaż z tamtym. Dobra, dziwne to pole będzie, ale... trudno. Okej. Okay. Jeszcze jednego brakuje. No to postawmy tutaj takiego kikuta. A, dobra, oni jakoś połączyli te pola, niby. Mam nadzieję, że nie będą mogli sobie przechodzić tutaj, czy nie, będą. Jakoś wspólnie będą pracować, nie, oni naokoło chodzą, ale dobra, to. Myślę, że to nie będzie gra robić problemów w tej sprawie. Dobra, wprowadzają mi się tu wieśniaki. Jeszcze się wprowadzają. Jak tam pap sięga daleko. Okej. Okay. A to? Marketplace sięga naprawdę też fajnie. A, bo to z tym się już łączy mniej więcej. Okej. Okay. To mogę stawiać chatki też, dobra. Don't even mind the neighbors. To tu nie wejdzie. Dobra, co mamy do workerów? Mamy sausage. Robi się już, czy nie? Nie robi się. Przecież czekam jeszcze na cegły. 5 cegieł aż. Cegiełki, cegiełki. To jest Trade Union, to zostawimy. Można sobie postawić ściankę, ten... brukowaną dróżkę. A bread! Jak będę miał workerów 150. Wprowadzacie się tam, workerzy? Nie, nic nie wprowadzają w ogóle. Może jak sausage będzie, to dopiero wtedy, nie? Możliwe. Tak, bo oni tutaj mają już, że narzekają. Missing goods. Sausage. Zaraz będzie. Dobra, mamy już na budowę. Gdzie tu jest przód? Z tej strony, nie? Dobra. Do roboty, więc... wszyscy w jednym magazynie będą się zaopatrywać. Mamy klej. Kurde, oni ręcznie wszystko noszą tam, serio. No okej. Nie przeszkadza mi to. A tutaj też ręcznie noszą wszystko? Niech będzie. Nie przeszkadza mi. Dobra, no można jakoś zwiększyć liczbę tych? Nie można. Niskie ryzyko pożaru. Drewno cały czas spada, ale to normalne, jak się tak buduje. Działa. Weapons, ale to nie potrzebuje przecież. Dobra, jak wygląda mój balansik? Workerów potrzebuje przede wszystkim. No pewnie dlatego, że sausage teraz będzie budowane. Powinniście właśnie się tutaj osiedlać. Bo już będzie sausage, no. Idzie. Ludzie, ludzie. Hmm.
Wiecie, zrobimy tak teraz. Jak daleko to będzie sięgać? Dotąd. Pub dotąd. To drugi pub będzie trzeba już postawiać niedługo. Mhm. Ten już nie będzie sięgać. Czyli tu będzie gdzieś potrzebny drugi pub. Gdzieś w tym miejscu. Raz, dwa, trzy. Jak to wygląda? Okej. Okay. Potrzebuję tutaj drugiego tego. Okej. Okay. Potrzebujesz magazynu w pobliżu, czy nie? Nie przeszkadza? Chyba nie. Chyba nie potrzebuję. Od Gina, siemanko, witam. Jak dobranoc, kurde? Jak dobranoc? Dopiero przyszedłeś, a ty mi mówisz dobranoc? Można sobie kupować budyneczki. Fajnie. Dobra. Czy Sasuke już się pojawiło pierwsze w końcu, czy nie? Jeszcze nie? Bo nie ma ludzi do pracy. Kurde, Port Town dostałem. New Buildings. Fajnie. Możemy budować sail, żagle. Możemy budować potrzebne rzeczy do okrętów. Jakieś różne. Mounted guns. Cannon Tower. Dobra, i można budować bread, czyli chlebek. Mydło jeszcze za daleko. Okej. Podejrzewam, że zaraz wszystko się zacznie pierdzielić na takim etapie gry. Dobra, oni tu powinni zaraz zasiedlać. To już 11, w końcu się zaczynają pojawiać. Kiełbaski się zaczęły pojawiać na rynku. No. No i super.